Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego ósmego modułu kursu Planowanie imprez i usług turystycznych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Cena usług bądź imprez turystycznych jest kluczowym punktem. Jest dźwignią, która poprzez koordynowanie wpływa na strategiczne składniki negocjacji czy też umowy zawierane z kontrahentami krajowymi bądź zagranicznymi. W Polsce biura podróży, ustalając ceny, powinny wziąć pod uwagę czynniki wewnętrzne. Strategia firmy i pozycjonowanie to decyzje dotyczące wizerunku firmy oraz pozycjonowanie produktu, np. tańszy, droższy, prestiżowy, luksusowy, cele marketingowe na określony czas. To decyzje, w których ustalone są zarówno dolne, jak i górne granice cen, które w wyznaczonym okresie prawdopodobnie będą miały miejsce: segmenty rynku, którymi biuro podróży się zajmuje. Działania konkurencyjne. Czynniki zewnętrzne wpływające na cenę imprez i usług turystycznych to wielkość oferty, cechy produktu, regulacyjne i prawne ograniczenia, czynniki pozacenowe. W praktyce biur podróży poza wymienionymi czynnikami mającymi wpływ na ostateczną cenę imprezy, wpływ mają również formy zamawianych usług. Ponadto cena uzależniona jest zarówno od rodzaju imprezy turystycznej, jak i czasu jej trwania, a także ilości uczestników. Nie można zapomnieć, że duży wpływ na cenę ma również ilość i jakość zamawianych usług. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.